Ta krew z wizerunku na całunie, te resztki krwi mają 1900, około 70 lat. Czyli datują śmierć tego człowieka na około 33-35 po Chrystusie. Jest to dokładnie ten sam punkt, kiedy umiera Jezus, według historyków. Wizerunek na płótnie całunu odtwarza w szczegółach to, co ogólnie mówią Ewangelie, przy czym przede wszystkim Ewangelia Janowa. Dlatego, że spośród ewangelistów tylko Jan był bezpośrednio od początku do końca świadkiem całej tej męki. Mam takie też zdjęcie całunu, wizerunek twarzy, przetworzony. Przy pomocy komputera usunięto z twarzy tego człowieka wszystkie te rany. Człowiek z całunu po usunięciu tych ran, prawda? Otóż w tym człowieku nie ma odrobiny złości. Kiedy zobaczyłem to zdjęcie, to przeżyłem totalny szok. Był taki znany psycholog, który powiedział, że to jest kwintesencja dobra. Twarz człowieka z całunu to kwintesencja dobra. Co my w ogóle wiemy o całunie? Są osoby, które powiadają, że całun był namalowany. Do niedawna mówiono, że przez Leonardo da Vinci. Problem polega na tym, że osoby, które to mówiły, chyba jednak świadomie kłamały. Minister do spraw sztuki w Piemoncie, znakomity historyk sztuki, znakomity, powiada, że całun był namalowany przez Leonardo. I w ślad za nią to poszło w obieg. Tyle tylko, że to konkretnie płótno, które mamy, znamy 100 lat wcześniej, przed narodzeniem Leonardo, i ona na pewno o tym wiedziała. Jest też teoria taka, że człowieka zabito w średniowieczu na wzór opisu ewangelicznego i go obwinięto płótnem i podgrzewano. No to już jest w ogóle absurdalne, prawda? No bo jakby go podgrzewano, to by ciało przypieczono, prawda? To byłyby ślady spalenizny po ciele. Powstaje pytanie, czym jest wizerunek? Czy można powiedzieć na pytanie, czy się całun dało sfałszować, stworzyć obraz taki, prawda, jako pewne fałszerstwo? Na wizerunku z całunu, na jednym z oczu, jest coś, czego gołym okiem nie widać. Dopiero przy wielokrotnym powiększeniu. Mianowicie jest rzymska moneta, lepton. Lepton bity przez Piłata. Nie da się zrobić fałszerstwa czegoś, czego się nie widzi. Gdybyśmy przyjęli, że fałszerz ewentualny, obojętnie kim by był, malarz, on by musiał wiedzieć, że jest taki lepton, że taki lepton trzeba położyć. Musiałby taki lepton odkryć w Palestynie, czyli musiałby tam pojechać do Palestyny i tam go wybijać, bo to była tylko moneta zdawkowa stosowana przez Żydów w Palestynie, przez Piłata. Czym jest wizerunek na całunie? On jest gruby 40 mikronów. Obraz biegnie tylko po górze płótna. Nie da się czegokolwiek namalować, żeby farba nie weszła w głąb płótna. Ten wizerunek biegnie po powierzchu nitek. To jest po pierwsze. Po drugie, jest to obraz i to jest absolutny fenomen, prawda? Gdzie jest matematyczna zależność odległości ciała od płótna na całym wizerunku. Nikt nigdy nie zdołał stworzyć takiego wizerunku na jakimkolwiek płótnie, czy to maszyna, czy ręka artysty, gdzie byłaby wykazana zależność matematyczna. Próbowano stworzyć całun. Otóż tak, we Włoszech pojawiła się taka próba pod kierunkiem pana profesora Lazzaro, Paolo di Lazzaro. 30% obrazu byli w stanie osiągnąć. Te wyniki ogłasza taki słynny włoski ateista, który na wzór profesora Dawsona zawzięcie walczył zawsze z religią. On mówi w ten sposób, dosłownie, całun mógł powstać wyłącznie drogą nadnaturalną.